U nas tak, jak się słucha telewizji, słucha się różnych rzeczy, to słyszymy na przykład, że można pieniądze pożyczyć albo wygrać. Nie, to jest nieporozumienie. Pieniądze trzeba zarobić. To jest, w ogóle ma się inny stosunek do pieniędzy, do świata, do wszystkiego. To jest nasza godność. Możemy mieć mało, możemy umiejętnie żyć, możemy żyć oszczędnie, ale to jest już nasza sprawa. To już nikomu nic do tego. Ale nie można pożyczyć pieniądze, jak mówiła moja mama, bo jak pożyczysz pieniądze, to wydasz cudze, będziesz musiała oddać własne. Jest wielka mądrość w tym. Niczego się nie bójcie, dlatego że zarabiać można piekąc ciasteczka. To jest bardzo szlachetne i jeszcze nikomu korona z głowy nie spadła. Ja piekłam takie kruche babeczki w takich blaszanych tych foremkach. Rozpuszczałam krówki i tymi krówkami rozpuszczonymi napełniałam te babeczki. Rano zanosiłam do ministerstwa, zostawiałam tam w szatni, a jak wracałam ze szkoły, to odbierałam pieniądze. Wymagać od siebie, że jak nam mama albo jakaś ciocia nudzi coś, już czwarty raz to samo mówi, a my i tak wiemy, że zrobimy po swojemu. No to się tak chwilę zastanowić, dlaczego ona to mówi. Czy ona nam zazdrości, czy ona by chciała, żebyśmy źle wylądowały w życiu, ma złe intencje. Odpowiedzmy sobie na takie najbardziej podstawowe pytania i okazuje się, że no, intencji złych nie może mieć. Strasznie mnie kocha. No nudzi. A nie mówiłam, a mówiłam ci, a... Młodość ma swoje prawa, jak się mówi. Młodość musi się wyszumieć. Wcale nie musi. Całe życie jest czas na wyszumienie. I to niczego nie usprawiedliwia.